Już w ten czwartek odbędzie się druga sesja nowej kadencji Rady Miejskiej. Podczas obrad radni pochylą się nad projektem uchwały, która ma przywrócić mieszkańcom głos podczas sesji Rady Miejskiej. Tę zmianę zapowiedział Michał Kirker. Była to również jedna z jego obietnic wyborczych, którą zamierza zrealizować. W głos mieszkańców zostanie przywrócony, będą wnioski mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli na każdej sesji Rady Miejskiej zabrać głos w sprawach dla nich ważnych. I to uważam jest dzisiaj najbardziej istotna zmiana i najbardziej istotna uchwała, projekt uchwały na najbliższej sesji. Ponadto zmieni się także czas wypowiedzi radnych, którzy będą mieli do tej pory 5 minut, a także zmieni się czas wypowiedzi prezydenta miasta Jaworzna, który do tej pory miał czas nieograniczony, a teraz będzie miał również 5 minut. Wychodząc z założenia, że jest to sesja Rady Miejskiej, ani prezydenta. No jak już w przeszłości mieliśmy takie przypadki, w których no niestety prezydent wielokrotnie mówił bardzo długo, nie zawsze na temat danego punktu obrad, więc uważamy, że w ramach równości każdy powinien mieć ten sam czas wypowiedzi, czyli po prostu 5 minut. Ponadto będą zmiany w budżecie, w które będą sprawią, że będą środki na skatepark, będą środki na obieg lekkoatletyczny, czy także będą środki, które pozwolą Straży Pożarnej w Jaworznie zakupić nowy wóz drabiniasty, no a także będzie zwiększona kwota dodatku do żłobków. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Michał Kirker zapowiada także, że nie będzie przerywał głosu po upływie czasu, jeśli będzie to merytoryczna dyskusja. Wszystkie te kwestie, które zostaną poruszone już w czwartek na sesji Rady Miejskiej, radni wraz z prezydentem omówili wspólnie na spotkaniu międzysesyjnym, które odbyło się w poniedziałek. Michał Kirker wspomina, że współpraca pomiędzy Koalicją Obywatelską, która ma większość w Radzie, a prezydentem Pawłem Silbertem przebiega pomyślnie. Porównując relacje, które były w poprzedniej kadencji, a w tej kadencji, no to myślę, że jest różnica. Mamy nowe rozdanie, mamy nową kadencję, jest nowe podejście i myślę, że docieramy się w jakimś stopniu. Natomiast na ten czas jest miło, jest bardzo uprzejmie. Mam nadzieję, że tak już będzie przez całe 5 lat.